Rozdział dwunasty, w którym jest trochę radości i trochę smutku, a sztuczny rumak chce przepłynąć morze. Janek leżał, nie ważąc się odetchnąć. Nie bardzo też mógł oddychać, gdyż żelazny drab zacisnął swoje kleszcze tuż przy jego szyi i choć uścisk nieco zelżał, jednak chłopiec nie mógł się poruszyć, tym bardziej, że drugi dzierżył w zimnym i zbyt gwałtownym uścisku jego nogi. Nad nim, jak sępie szpony, wisiały dwie stalowe ręce. Cisza była dookoła, z wielkiej jedynie oddali słychać było miarowy, pełen bolesnych jęków huk młotów. Po głowie chłopca latały gorączkowe myśli. Ocalałem na kilka godzin. Zginę równo z pierwszym promieniem słońca. Chciał żyć. Żyć za wszelką cenę. Straszni byli ci sztuczni ludzie, bez serca i bez uczucia, mający jedynie przenikliwy mózg, okrutni i nielitościwi. Wiele już widział niebezpieczeństw i wiele zaznał niedoli, lecz zawsze mu się udało ujść. Tej żelaznej przemocy nie ujdzie jednakże. Tym mu się wydała okrutniejsza, że nie żywa. Stoją tu teraz zmartwiali, lecz ożyją, a wtedy z jego piersi wydrążycie. Bronić się, bronić się, ale jak? Usiłował jak wąż wyśliznąć się z uścisku, lecz jak schwytany w żelazną paść, nie mógł się obrócić w żelaznym pierścieniu rąk pachołka. Nie mógł unieść rąk i rozewrzeć nimi zaciśniętych jego palców, gdyż był i osłabiony bardzo, i ciężko mu było sięgać w tył. Jeszcze bardziej znużył się daremnym wysiłkiem, więc dysząc ciężko odpoczywał pomodlę się chyba i będę czekał śmierci szepnął księżyc wszedł na niebo i wszystko posrebrzył w powietrzu nie było ani szmeru nagle cichy ozwał się syk i jakiś głos janek wytężył słuch i znowu coś usłyszał pi 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 szepnęło coś niedaleko serce w chłopcu zamarło piszczałka zawołał cicho prędzej tu prędzej Posłyszał drobny truchcik kozich nóg, i tuż przy sobie usłyszał szept. Jestem, Janeczku, najdroższy. Usłyszałeś mnie? Czy można mówić? Można, oni wszyscy są martwi, ale się obudzą. Gdzie jesteś? Tu, z lewej strony. Och, to straszne, patrzeć nie mogę. Czy oni naprawdę są martwi? Aż do wschodu słońca. Czy wiesz o tym na pewno? Tak, mówił jakiś ich starszy. Widać, że prawdę mówił. A ty jak myślisz? Myślę, że się nie obudzą. Na Boga, czemu wciąż pytasz? Pytałem, bo się bałem, a teraz już się nie boję. Jeśli będą spali do rana, to do samego rana będę odważny. Co mam robić? Właśnie na ołtarz. Prędko. Piszczałka mozolił się długo i wreszcie ukląkł przy Janku. Wytęż wszystkie siły i spróbuj zdjąć ze mnie te żelazne ręce. Aż cię ten bałwan ściska, jakby brata zobaczył po długim niewidzeniu. Zaraz, zaraz, och, ciężko, silna bestia. Dwa palce już odgiąłem, ale ta żelazna małpa ma ich dziesięć. Tyle, co uczciwy człowiek. Trzy, ależ trzyma. Aj, zdaje mi się, że czwarty palec odgiąłem mu zupełnie na zewnątrz. Piąty, uff, zmachałem się. Pomęcz się, drogi przyjacielu. Tyś się dla mnie więcej męczył. Ależ ja jestem mądry, że zostałem. Pomyśl sobie, że ja... Później mi opowiesz, wykręć mu drugą rękę. Zrobione. Mały palec to mu chyba odłamie i podważy cztery inne. Zrób, co chcesz. Coś trzasło nagle, potem Piszczałka długo majstrował. Jeden gotów, szepnął Zdyszany. Janek podniósł głowę i usiłował usiąść, ale nie mógł, gdyż wisiały nad nim ręce żółtego. Ach, to ten ci przeszkadza, mówił szybko Piszczałka. Noc jest, miły panie z żółtym pyskiem. Pora spać? Co ty wygadujesz? To do tego, co nad tobą starczy. Zaraz go ułożę do snu. Usiadł wygodnie, oparł się plecami o Janka, a nogami z całej siły uderzył w żelazny brzuch żółtego. Już się wykopyrtał, zawołał z radością. Teraz weźmiemy się do tego, co ci ogląda paznokcie u lewej nogi. Z tym poszło łatwiej, bo Janek pomagał ruchem nóg. Wreszcie wolny, Sunął się z ołtarza, a za nim szczęśliwy piszczałka, straszliwy pogrąca żelaznego luda. Stanęli wśród oświetlonych przez księżyc widm, które mogły najodważniejszego przejąć strachem. Mimo woli ściszyli głos, jakby ich tamci mogli usłyszeć. Co teraz? Szepnął piszczałka. Nie wiem, sprawa jest groźna. Nie możemy tu czekać do świtu, bo nas schwytają. Ten, co ze mną gadał, przechwalał się że mają w sobie maszyny tak bezcenne, że ich nie chcą narażać na chłód nocy. Ale ja myślę, że te maszyny mogą działać tylko w cieple, które słońce daje, a przeto w nocy są na nic. Tak czy owak, rano ich obudzi, albo przyjdą inni. Muszę ja ich obejrzeć dokładnie. Pochylił się nad tym, który leżał na plecach, i pilnie szukał czegoś na jego piersi. Spojrzyj, piszczałko. Jasno jest bardzo i widać wyraźnie. Tu na piersi. W tym miejscu, gdzie my mamy nasze serce, wystaje jakiś guzik czy śrubka? Ile razy zaczynali iść, zawsze dotykali tego ręką. Gdyby teraz tego dotknąć, to ten by może wstał. Chociaż nie, bo gdy słońce zaszło, mógł przecież tego dotknąć, a nie dotknął, tylko zastygł jak bałwan. Dlatego myślę, że te ludzkie maszyny kradną ciepło ze słońca. Strasznie mądrze. Co robisz na Boga? Chcę mu wyrwać ten ząb. Szeptał piszczałka. Janek nie śmiał drgnąć w nagłym przerażeniu. Piszczałka zaś, jak małe dziecko, co nie zdaje sobie sprawy ze straszliwości niebezpieczeństwa, jak ona dziecina, która w podobny sposób piekielnego golema pozbawiła mocy, szarpnął i wyrwał tamtemu z piersi długi szpikulec z małą gwiazdą trybów na końcu. One to poruszały całą maszynerię. To jest cała jego dusza, rzekł Janek ochłonąwszy. Piszczałko, jesteś wielki. Przedtem byłem nim także, odrzekł z godnością Piszczałka. Ale nie mamy czasu na pochwały. Bierzmy się do innych. Pracowali za dwie godziny, tak się podzieliwszy pracą, że Piszczałka wywracał żelaznych ludzi, a Janek ostrożnie wyrywał im z piersi przedziwne instrumenty. Został jeszcze tylko koń i ten dryblas na nim. Kto to jest? To jest, zdaje mi się, ich król. Gębę ma ze złota i dziwnie tu nade mną śpiewał. Nie wydawał mi się on najgorszy, tylko odrobinę jakby pomylony. Bardzo to pięknie z jego strony. Ale pomylony on czy niepomylony, lepiej mu będzie na ziemi niż na tej kobyle. Podsać mnie, a ja będę siedział na koniu, a on będzie chodził piechotą. Janek, zdumiony odwagą piszczałki, podniósł go lekko i pomógł mu się wdrapać na wysokiego konia. – Baczność! – zawołał piszczałka. – Leci król! Kukła ze złotą twarzą chwiała się przez chwilę, jak taki co zasnął na koniu podczas jazdy, aż się przechylił w bok i bęcnął o ziemię, aż zabrzęczało. Janek pochylił się nad nim szybko, pilnie szukał wreszcie szepnął niespokojnie. On nie ma znaku na piersi, jak to być może? Szukaj na głowie zakrzyknął piszczałka z końskiego grzbietu. Także nie ma, nigdzie nie ma. To dziwne. A tak go zostawić nie możemy. Widać z tego, że nie mógł on własną rządzić osobą, tylko inni wprawiali go w ruch. Co robić, piszczałko? Może bez ich pomocy wcale się nie poruszy? Kto to wie? A może że jest królem, ma w sobie maszynę tak cudowną, że bez tego gwoździa może się poruszać? Może i to być. Czekaj, zaraz zlezę. Zastanawiali się obaj bardzo głęboko, szukając rady. Może by rzekł piszczałka, odkręcić mu nogi, aby nie mógł nas gonić. Gonić nas nie bardzo może, bo oni wszyscy stąpają powoli, aby się nie wywrócić. Z tym gorzej, że może wydać jakiś głos i zwołać całe miasto na pomoc. Czy ich tu dużo? Nie wiem. Tu jest ich trzydziestu pięciu, bo tylu naliczyłem. Król trzydziesty szósty. To pewnie cała starszyzna i kilku pachołków. A całe ich mrowie może się ukrywać w domach. Bez starszyzny będą na nic. Nic o tym nie wiemy. W każdym razie króla trzeba unieszkodliwić. Trzeba mu więc odkręcić głowę. Dziwnie to przykro pozbawiać kogoś głowy, nawet takiego sztucznego człowieka. Ha, trudno! Obejrzeli królewską głowę, nadobnie wyrzezaną w złocie, przyśrubowaną do tułowia. Mocno siedzi! Rzekł zdyszany Janek. Nie damy rady. Co robić? A jednak to jest dziwne, mówił Janek, jakby do siebie. Słyszałem przecie jego głos. Najczęściej mówił niezbyt do rzeczy i wyśpiewywał: To ciekawe, ach, to ciekawe. Ale przecie głos wydawał. Człowiekiem nie jest, więc gdzieś w nim maszyna być musi. Tymczasem wydaje się być pusty wewnątrz, a głowa też dziwnie lekka. W tym jest jakaś tajemnica. – Musi być tajemnica – rzekł z przekonaniem piszczałka. – I ty tak mnie masz? Dlaczego? – Bo ty tak mówisz. – Toś niewiele wymyślił. – Czekaj no, przyjrzyjmymy się temu koniowi. – Przecie koń za króla nie gadał. – Koń nie, ale może kto inny. Patrz, jaki ten koń ma ogromny brzuch. – Gdyby to bydle jadło siano, to bym powiedział, że przebrał w jedzeniu miarę. – A w brzuchu – Co to? Czy to nie drzwi? – Nie widziałem nigdy drzwi, ale pewnie to są drzwi. – Z całą pewnością. Chwyć tu i ciągnij. Zaparli się obaj i otwarli koński brzuch, z którego wypadł sztuczny człowiek z żółtą twarzą. – Dziwnie żarłoczna kobyła – krzyknął Piszczałka z radością. – To ten wyśpiewywał – rzekł Janek. – Zmyślne to jest urządzenie. Pewnie to jakiś królewski doradca – Albo minister. Król był tylko na ozdobę, a gadał to, co mu tamci kazali. Niechże tam sobie leży, biedaczyna, ale tego trzeba oduczyć śpiewania. Czy ma znak? To ciekawe, to ciekawe zaśpiewał fałszywie piszczałka ale znak ma, już zdechł. Plac wyglądał jak pobojowisko, na którym ocalał tylko jeden olbrzymi koń i dwóch niedorostków, bardzo tym zdziwionych, że oni tylko są żywi. Od czasu do czasu patrzyli ze strachem na żelazne zwłoki, jak gdyby to oni wrogów mordowali. Dziwne to jednak były trupy, bo niektóre miały świetne na twarzy rumieńce, leżały spokojnie, a nie znać było na nich zbytniej rozpaczy za życiem. Całe szczęście, że księżyc jasno świeci, rzekł Janek. Nie jest mi straszno. A tobie, piszczałko? Nigdy nie wiedziałem, co to trwoga, powiedział piszczałka z wielką godnością. Ejże! – Czasem udawałem tylko strach, aby się zbytnio od ciebie nie różnić. – Ale patrz, czegośmy dokazali. – Ty tego dokonałeś, nie ja. Gdyby nie ty, konałbym na tym ofiarnym ołtarzu, a nie doczekałbym wschodu słońca. – Opowiedz mi wszystko, piszczałko najukochańszy. Do rana mamy czas, bo teraz nie wiemy, jak i którędy uciekać. Szybko mi opowiedz, co się wydarzyło, a potem walną uczynimy na radę. – Ach, piszczałko – żebym nie zapomniał. Co to miało znaczyć, że kiedy się niedawno zbliżyłeś do mnie, wymówiłeś jakby hasło albo coś podobnego? Zawołałem pi pi pi. Otóż to. Poznałem cię po głosie, bo poznałbym cię z odległości stu mil. Ale co to oznaczało? To bardzo proste, choć długo nad tym rozmyślałem. Otóż nie byłem pewny, czy tu kto więcej oprócz ciebie mnie słyszy. A chciałem, abyś się dowiedział, że jestem w pobliżu. Czemuż nie zawołałeś na ten przykład piszczałka? W tym właśnie rzecz. Zbyt wiele przeszliśmy razem niebezpieczeństw, abym się nie nauczył ostrożności. Jeślibym zakrzyknął piszczałka, zakrzyknąłbym swoje imię. A po co? myślałem, mają zaraz wszyscy wiedzieć, że to się zbliża straszny i groźny piszczałka. Więc szepnąłem tylko pierwszą zgłoskę: pi, bo byłem przekonany, że ty będziesz wiedział, co to znaczy a inni będą jak tabaka w rogu. Piszczałko, zawołał Janek, gdybym myślał sto lat, nie wymyśliłbym tego. Wierzę. Nie każdy ma mój dowcip. Całe szczęście. Gadaj, że teraz, co ci się zdarzyło? Nic mi się nie mogło zdarzyć, bo ja sam chytrze kierowałem tym, co się działo. Kiedy ty szedłeś naprzód, ja zostawałem powoli w tyle. O ty niecno to. Czy chcesz, żebym się obraził? Nie chcę tego. Więc słuchaj, jeśli będziesz mógł pojąć moją niezmierną chytrość, drugi raz już mnie nie nazwiesz niectotą. Zostawałem niewidocznie w tyle, bo sobie pomyślałem, że coś nas złego czeka w tym dziwacznym mieście. Jak widzisz, wcale się nie omyliłem, więc lepiej będzie, pomyślałem sobie, aby kiedy jednego złapią, drugi pozostał na wolności. Dobrześ to obmyślił. A widzisz, i niedługo czekałem. Jakaś ściana odgrodziła mnie od ciebie. Wtedy rzuciłem się w bok w jakąś ulicę i gnałem ile sił okrężną drogą, ale wciąż tę stronę, w którą ty poszedłeś. Nie bardzo się ukrywałem, bo nikogo nie było. Nagle usłyszałem ciężkie kroki. Już myślałem, że to śmierć idzie po mnie z taką paradą. Ale to szli żelaźni ludzie, ciągnąc jakąś machinę na kołach. Widzieli cię? Gdyby oni mnie widzieli, to ty byś już mnie nigdy nie widział. Leżał tam przy drodze taki jeden żelazny cap. Widać zepsuty, bo nie miał głowy. Położyłem się za nim i nikt mnie nie mógł spostrzec. Ponieważ on nie miał głowy, a ty także przerwał Janek a ja także co ty wygadujesz? Ja wcale nie chciałem tego powiedzieć. Mam głowę i mieć ją będę. A jeśli mi będziesz przerywał, to sobie pójdę. Dokąd? Pójdę z tobą, ale nie będę z tobą gadał. Dobrze, już dobrze. Masz śliczną głowę i leżysz koło żelaznego bałwana. Swój zawsze swojego znajdzie. Oczywiście, swój swego. Co ty właściwie chciałeś przez to powiedzieć? Nic. Chyba, że nic. Oto leżę tam bardzo długo i myślę. Wymyśliłem bardzo wiele mądrych rzeczy. A to przede wszystkim, że mogę iść śmiało, bo tych żelaznych matołów słychać na dwie mile, kiedy walą nogami o ziemię. Uciec zawsze można. Zacząłem posuwać się ostrożnie i w ten sposób doszedłem aż tu. Ale przedtem dotarłem do drugiej bramy, którą można wyjść z miasta. O, to jest druga brama. Jest. A od kogo dowiedziałeś się o tym? Od piszczałki. Pójdź, niech cię uścisnę. Nie mam czasu. Uściskaj tego z żółtym pyskiem, co koło ciebie leży. Otóż, jest druga brama, bardzo strzeżona. Stoi koło niej czterech pachołków. Ile razy dzwon uderzy, otwierają ją i patrzą, czy ktoś z oddali nie nadchodzi. Widziałeś, jak ją otwierali? Pewnie, że nie patrzyłem wtedy w niebo. Na żelaznym murze namalowane są dwa koła, zielone i żółte. Kiedy przyciskali zielone, brama się otwierała, a zamykała się, kiedy przyciskali żółte. Piszczałko, drogi, najukochańszy piszczałko, to będzie można uciec. Będzie można. Tym rzecz, czy ta brama otwiera się i w nocy? Pewnie nie, bo jeśli oni w nocy są nieżywi, to musieli tak urządzić, aby się brama nie otwierała. Moja rada jest taka chodźmy tam teraz, żelaznym bęcwałą wyjmijmy z piersi ich maszyny i spróbujmy otworzyć bramę. Uda się, to dobrze. Nie uda się, czekajmy wschodu słońca, a potem w nogi. Rada jest dobra, ale niezupełnie. Uciec uciekniemy, ale niedaleko. Po pierwsze, nie mamy siły, jesteśmy głodni. A po drugie, kiedy reszta ich spostrzeże, co się stało, wyślą za nami pogoń. Sam mówiłeś, że chodzą powoli. Tak, ale mogą iść bez zmęczenia cały dzień. Trzeba nam uciekać bardzo szybko. Piszczałko, mam myśl, wielką myśl! Zdarzyło się, ślepej kozie ziarno. Nie kozie, tylko kurze. Ty kozi po ciotku co wszystko przypisujesz swojej rodzinie. Otóż, piszczałko ukochany, przecież my mamy konia. Tego, co tu sterczy? Oczywiście. Tak, tylko, że dalej ujedziesz na zwyczajnym kiju niż na tym koniu. Przecież ta obyła nie ruszy z miejsca. Musi być jakiś sposób. Król na niej przyjechał, więc my możemy na niej odjechać. Trzeba się przyjrzeć temu zwierzakowi. Spojrzyj, piszczałko, co on ma zamiast grzywy? Osiem żelaznych kołków, jeden za drugim. Janek wlazł szybko na żelaznego rumaka i pilnie badał jego szyję. Kołki są ruchome, mówił, i pewnie jedne wprawiają konia w ruch, inne nim kierują, inne go zatrzymują. Dotykam każdego z kolei, ale koń nie drgnął. A o świcie ruszy? Myślę, że ruszy. O Boże, gdyby tak można na nim pojechać. Zeskoczył z konia i bardzo podniecony omawiał z piszczałką cały niebezpieczny plan. Naradzali się długo i rozważnie. Ty wyjdziesz z miasta i ukryjesz się podal, mówił Janek. Kiedy ja nadjadę, wskoczysz na konia. A jeśli ta ciężka bestia skoczy przedtem na mnie? Tak, to trudna sprawa, bo i tego nie wiemy, jak ten koń będzie szybko biegł. On może nawet pędzić, bo na czterech nogach łatwo utrzyma równowagę. Po cóż by go inaczej budowali? Trzeba nam będzie jechać razem. Znasz drogę do bramy? Łatwo ją znaleźć, bo tam sterczą dwie wysokie wieże. Pójdźmy teraz zbadać bramę, a potem wrócimy po konia. Chociaż pewni byli, że ich nikt nie zaskoczy, szli jednak bardzo ostrożnie, pilnie bacząc, aby nie zbłądzić w powrotnej drodze. Mało musi być tych sztucznych ludzi, mówił Janek mimowolnym szeptem. Niełatwo jest zapewne zmajestrować takiego straszliwego pajaca. Co to tak huczy? spytał piszczałka z niepokojem. To ich fabryki, które wciąż pracują. A ich samych tam nie ma? Nie wiem, ale na wszelki wypadek lepiej będzie, jeśli się oddalimy od tych głosów. Patrz, już brama. Zbliżyli się bardzo ostrożnie. Nie ma nikogo. Jak to być może? Ja to rozumiem. Odrzekł cicho Janek. Równo z zachodem słońca kryją się oni w swoich domach, aby im nocna rosa nie zeżarła rdzących dziwnych instrumentów albo samego ciała, które jest z żelaza. Ci, co strzegą bramy, muszą to być gdzieś w pobliżu, bo się skryli przed nocą. A czemu ci się nie skryli, co tobie chcieli wyjąć serce? Ogarnęło ich takie zapamiętanie, i tak się bali, abym nie uciekł, że się nie spostrzegli. Strażnicy muszą tu gdzieś jednak być ukryci. Zdaje mi się, że obok bramy stoi dom. Coś sterczy, ale czy to dom? Podejdźmy bliżej, tylko bardzo ostrożnie. Był to istotnie dom z żelaza, bez okien, opatrzony jedynie we drzwi. To musi być strażnica, szepnął Janek. Trzeba tam wejść. Nie ma innego sposobu. Boisz się? Przyznam się, że się cokolwiek boję. Na otwartym polu mam większą odwagę. Może tam śpi jakie licho? Jeżeli śpi, to nie jest takie straszne. A jeżeli nie śpi, to byłoby gorzej. Piszczałko, stań na straży i w razie czego krzyknij. Ja tam wejdę. To nie może być szepnął piszczałka gorąco. Wejdziemy razem. Janek nic nie odrzekł, a piszczałka nie mógł dojrzeć serdecznego jego spojrzenia. Serca się w nich tłukły, kiedy pełzli przez żelazny próg. Porozumiewali się dotykiem, wstrzymując oddech. Jeden i drugi, zanim ruch uczynił, wyciągnął przed siebie rękę i badał wszystko ostrożnie, jak owad mackami. W pewnej chwili poczuł Janek tuż przy swoim uchu gorący oddech. To ja szeptał piszczałka, dotknąłem ręką jakiejś zimnej nogi. Leź dalej, odpowiedział mu szeptem wprost w ucho Janek. Boję się, ale lezę. Czołgali się jak dwa węże w czarnej ciemności. Duszno to było i gorące jak w piecu, a przy tym dziwnie strasznie. Nie wiadomo było, czy ta ciemność nagle nie zawyje albo nie ugodzi śmiertelnie. Wtem piszczałka posłyszał jakiś zgrzyt. Aha, to jeden z nich już gotów. Takiej mu to dodało otuchy, że odważył się szepnąć. Znalazłeś? ps! znalazłem. Szukam drugiego. W tej chwili piszczałka własną ręką dokonał morderstwa z wielką wprawą. Drugi wyciągnął kopyta, szepnął. Cicho. Ani myślę. Ta żelazna hołota śpi żelaznym snem. Szukajmy prędzej. Znaleźli dwóch jeszcze, potem pilnie przeszukawszy komorę, wychynęli z niej na księżycowe światło, zziajani i rozgorączkowani. Dobramy, dobramy. do bramy! Do bramy naglił piszczałka. Znaleźli znak zielony i żółty, wskazujące miejsce, gdzie były ukryte odpowiednie przyrządy. Naciśnij w tym miejscu, gdzie jest koło zielone. Janek dotknął tego miejsca z największą ostrożnością. Otwiera się, otwiera! wołał piszczałka w podnieceniu. Gębać się tylko otwarła. Brama ani drgnęła, rzekł Janek niespokojnie. Czyś Ty dobrze widział, który kolor otwiera bramę? Nie jestem ślepy. Zielony otwiera, żółty zamyka. Janek próbował dziesięć razy i brama się nie otwarła. Spróbuję naciskać w tym miejscu, gdzie jest żółte kółko. Tam się zamyka. Janek przycisnął żółte kółko i brama otwarła się powoli, ciężko i bez szelestu. O, zdumiał się piszczałka. Musieli coś zmienić. Ani oni niczego nie zmienili. Ani ty się nie zmieniłeś od wczoraj, zielona pało. Możesz powiedzieć pało, ale dlaczego zielona? Gdybyś powiedział żółta pało, to by znaczyło, że mam otwartą głowę, bo widzę, że żółty kolor otwiera. Ale to wszystko jedno. Brama otwarta, uciekamy i mamy wpięcie żelaznych ludzi. Co teraz? Teraz wracamy czym prędzej po konia. Szli z powrotem, żadnych już nie zachowując ostrożności. Strasznie się chełpili mówił Janek, że są niezmiernie mądrzy, że cudowne wymyślili maszyny. A ta ogromna mądrość jest tylko na dzień. Ale mądrzy to oni są! Temu nie przeczę, ale człowiek, który ma żywe serce, jest jednak mądrzejszy. Piszczałko, niedługo zacznie świtać. Śpieszmy się! Pobiegli szybko, nie czując w podnieceniu ogromnego zmęczenia. Wchodząc na plac, zadrżeli jednakże, chociaż byli tu niedawno. Księżyc już zaszedł, a mrok żednął cokolwiek. W niepewnym świetle niemile wyglądały leżące nieruchome postacie i koń olbrzymi, poczwarny, szeroko rozparty. Siadajmy na końskim grzbiecie i czekajmy świtu. Boże, żeby nam się udało! Mówił Janek. Wdrapali się na wysoki grzbiet. Janek usiadł na przodzie, za nim piszczałka, szeroko rozkraczywszy nożyny. Na wszelki wypadek opasał Janka ramionami. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, jak tym koniem kierować. Będę dotykał kolejno wszystkich kołków, aż natrafię na właściwy. Piszczałko, czemu drżysz? Trochę z chłodu, trochę z głodu, a głównie dlatego, że po raz pierwszy w życiu siedzę na koniu. Słuchaj, a co będzie, jeśli nas schwytają? Będzie to, co już było. Ale nas chyba nie dostaną. Trudniej to będzie, bo ich jest chyba niewielu, a cała starszyzna leży bez ruchu. Pachołków mniej się boję. Czy żaden się nie rusza? Mało co widać, ale zdaje mi się, że nie. A może by tak zejść i jeszcze raz się przekonać? No to złaś. Eee, skoro mówisz, że już się nie ruszają, to po co będę złasił? Więc siedź cicho. Co ty tam majstrujesz? Próbuję czy te żelazne kołki poruszają się sprawnie. Zacznę od góry ku dołowi. Jak myślisz? Tobie łatwiej myśleć, bo siedzisz obok końskiej głowy, a ja od strony ogona. Myśl sam. Nie udało mi się z bramą, więc wolę pozostawić to tobie. Czy już świta? Jeszcze nie, ale lada chwila się rozjaśni. Teraz bądź cicho. Nie gadaj i nie ruszaj się. Jedno tylko, jeszcze tylko jedno. Co będzie, jeśli ja zlecę? Dlaczego masz zlecieć? Trzymaj się mnie dobrze. A jeżeli mimo to zlecę? Zatrzymam konia, podniosę cię i pojedziemy. A jeżeli koń nie da się zatrzymać? Wtedy zeskoczę i jakoś będziemy się razem ratowali. Wcale się nie zmieniłeś od wczoraj. rzekł słodko piszczałka i mocniej się przytulił do Janka. W milczeniu czekali teraz i z drżeniem serca. Dzień wstał już. Ale gdzieś bardzo daleko i powoli, po świetlnych smugach, zbliżał się do tego smutnego miasta. Świta! szepnął Janek i wpatrzył się w niebo. Promienie zaczęły się ślizgać po żelaznych murach, wreszcie jeden, złocisty, padł na ogromny łeb konia. W imię Boże! wyrzekł Janek z trudem. Uważaj! Drżącą ręką dotknął pierwszego kołka od góry. Serce przestało w nim bić na moment. Koń. Nie drgnął. Janek ostrożnie dotknął drugiego. Koń nie drgnął. W oddali począł uderzać zegar. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć naliczył Janek. Wczoraj o szóstej obudziło się miasto. Szybciej dotknął trzeciego. Koń nie drgnął. Trzeba od dołu, od dołu myślał Janek gorączkowo. Dotknął ostrożnie pierwszego kołka od dołu. Rusza! Krzyknął piszczałka przeraźliwie. Rusza, powtórzył dziwnym głosem Janek. Straszliwy koń, bijąc nogami ziemię, począł stąpać powoli i jakby uroczyście. W tej stronie, z której płynęła rzeka, skąd wczoraj przyszli, ozwał się gwist. Straże obudziły się, pomyślał Janek z przestrachem. Prędzej, prędzej. Koń jednak stąpał dalej jakby na paradzie, kołysząc się z boku na bok. Słychać ich z duszonym głosem rzekł piszczałka. Wtedy Janek dotknął drugiego kołka. Koń nagle zmienił chód i zaczął biec truchtem. Biegnie! krzyknął Janek. Tam ci idą prędzej. Janek zawahał się przez chwilę i nagle dotknął trzeciego kołka. W tej samej chwili koń rzucił się w galop ruchem tak nagłym. Że omal nie spadli. Trzymaj się! wołał Janek. Trzy, trzy, trzymam się! usiłował mówić piszczałka. Nagle Janek zbladł jak śmierć. Ujrzał, że koń w pełnym galopie pędzi wprost na żelazny mur. Roztrzaska nas! krzyknął i zaczął dotykać szalonymi ruchami rozmaitych kołków. Koń uskoczył raz w lewo, raz w prawo, zmieniał chody, zwalniał, znowu gnał. Lecz nie zawrócił w tę stronę, w której widać było wieże bramy. Śmierć! jęknął Janek. Mur był już o sto kroków, a rumak gonił. Zeskoczymy! zawołał Janek. Nie jeszcze! wrzasnął piszczałka i odjął nagle ręce od jego tułowia. Janek, zrozumiawszy, że towarzysz jego zleciał, już gotował się do skoku z konia, kiedy usłyszał głos piszczałki. Siedź! Nie ruszaj się! Nagle koń zaczął zataczać łuk tuż przed murem, o którym miał roztrzaskać siebie i jeźdźców, i wpadł w pędzie w długą ulicę. Znowu skręcił w prawo i gonił galopem wprost w bramę szeroko otwartą. Janek nie mógł niczego pojąć, ale o nic nie pytał. Gonią! krzyknął za nim piszczałka. Słychać było miarowy, ciężki tupot. Ale nie dogonią! Wtem ze świstem przeleciał tuż obok nich jakiś ciężki przedmiot i padł przed nimi. Janek dojrzał potężny młot. Koń gnał jednak jak opętany, jakby przeraźliwe świsty poza nim gnały go lękiem. Wpadli w bramę, potem na stepową równinę. Do widzenia! Darł się za nim piszczałka, jakby kogoś żegnając. Janek trzymał się końskiej szyi i z trudem łowił powietrze. Pędzili tak czas niejaki, Wreszcie chłopiec zaczął ostrożnie dotykać kołków z góry. Koń zwolnił biegu i zaczął iść równym, ciężkim kłusem. Wtedy dopiero ośmielił się obejrzeć i ujrzał z niesłychanym zdumieniem piszczałkę, siedzącego okrakiem u nasady końskiego ogona i kierującego nim jak sterem. Janek wszystko pojął. To piszczałka zdołał zrozumieć, do czego służy ów ogon do steru podobny. Musiały być we wnętrzu konia jakieś dźwignie poruszające ów ster, ale ich przedtem nie dojrzeli. W ostatniej chwili przyszło na piszczałkę natchnienie, więc dotarł do końskiego ogona i tak nim długo kręcił, aż dobrze wykręcił. – Cudny piszczałko! – zakrzyknął. – Pilnuj szkapy! – rzekł mu piszczałka niby bardzo gniewnie. – Nie mam czasu na gadanie! Wal prędzej! Janek znów zaczął majstrować i znowu pognali jak opętani. Kiedy się odsadzili mocno i kiedy wieże miasta dawno zniknęły im z oczów, Janek postanowił zatrzymać konia i czas dłuższy odpocząć. Chciał to uczynić tym pilniej, że wpadli na step spękany w tysiączne rozpadliny i szczeliny. Także łatwo było o upadek, gdyby koń stracił równowagę, choćby na jedno mgnienie. W tej chwili rumak pochylił się i coś zatrzeszczało i warknęło w jego wnętrzu, jakby żelazny złamał się tryb. Lub pękło jakieś żelazne wiązanie. Zatrzymaj konia! krzyczał piszczałka. Janek zaczął dotykać tych kołków, o których już wiedział, że wstrzymują konia. Ten jednak nie ustawał i biegł biegiem coraz bardziej nierównym, jak gdyby żywe potykało się stworzenie. Zatrzymaj konia! powtórzył niespokojnie piszczałka. Nie mogę! odkrzyknął tamten. Rumak znowu się zatoczył. A po chwili wpadłszy na równinę lekko opadającą, gnał znowu opętanym biegiem. Janek dotykał wszystkich kołków po kolei, wreszcie wszystkich razem. Piszczałka mocował się ze sterem ogona i nic nie pomagało. Zeskoczyć nie mogli, bo pęd był za wielki. Żaden nie byłby się już podniósł. Czekali więc Bożego zmiłowania. Może jednak zupełnie się zepsuje i padnie, myślał Janek. Koń brzęczał, jakby wydawał jęki z nadmiernego utrudzenia. Gonił wprost przed siebie, jakby maszyna oszalała i wyrwała się z ludzkiej władzy. Jeśli wpadniemy w las, zginiemy myślał Janek. Co robić, co robić? Nagle wydał zdławiony krzyk. Na niezmiernej przestrzeni, daleko jak okiem sięgnąć, rozlegały się wody. Grzywiaste, spienione fale czołgały się ku brzegowi. Wielki szum zakołysał powietrze. Może! zakrzyknął. Jeszcze raz przebiegł ręką po szyi żelaznego zwierzęcia. Zaczął uderzać w owe kołki żelazne. Wreszcie, zapomniawszy, że to żelazna maszyna pędzi opętanym biegiem, bił nogami o brzuch żelaznego bachmata, chcąc go skierować w lewą lub prawą stronę. Piszczałka musiał zmartwieć, bo głosu żadnego nie wydał. Koń wpadł w rozszumianą wodę. Roztłukł szeroką piersią fale. I gnał jeszcze z coraz większym trudem, coraz wolniej, aż znikł pod wodą. Nowa fala zagarnęła jeźdźców ruchem tak miękkim, jakby ich chciała przycisnąć do swojej szmaragdowej piersi.